Siemano. Siemano. Tu jest zaciągnąć, tu wciągnąć, po to właśnie nie rob, tak mówiłem, nie robię tego tu, bo to nie jest przyprowadzka, nie? Wszystko w dół schodzi, tu. Zapasy na ciężkie czasy. Robert na pewno chce się wypowiedzieć na temat jakości treningu zapaśniczego u nas. No, trening mocy, powiem tak, no chłopaki są dobrzy, no. Nie ma co mówić, nie? Ale forma jest. A jaka będzie? A jaka będzie? A ten gość, on też jest mocny. Prawda, trochę jeszcze, troszeczkę jeszcze kaleczy, ale... Zjeżdża do nas i go kurczę podszkolimy. Tak. Nie, Robercik? Tak, tak jest. No. Jeszcze na niemiecką ligę zapaśniczą. Jeszcze na niemiecką ligę. Jeszcze w Bundesliga będziesz kurwa walczył i w wolniaku i w klasyku. Buciki ubrał? A jaka jest kara za buciki? Proszę bardzo. Mecosy płacimy. Siemano. Buongiorno. A będziesz szarpana? Widziałem. Muszę ją jeszcze dwa. O, kartusta, moto. No i ja patrzę po tych lusterkach, obracam się, mówię, no nie kleję, nie? Nie znam tej osoby. Mówię, o co im chodzi? I człowieku, zrównaliśmy się na chyba światłach. Człowieku, szyby w dół, a gość. Ej, Filip, można fotkę? Dobrze. A ja mówię. Patrzcie to, mam tu gwiazdę KSW i człowieku, ja to wiesz, na Roberta zajebiście, to zatrzymajcie się tam przy rzece, coś tam, wiesz. I normalnie slalom między furami, zatrzymanka, fotografie, kurwa, człowieku, zachwyceni. I chłop jeszcze gdzieś niby na jakimś KSW za nami latał, tak twierdzi, a właśnie przed chwilą do mnie napisał. Wjeżdża szama na stół. Co to? Robert dla ciebie, pastrami. O, dziękuję bardzo. Quesadilla z brisketem, Filip. To też musisz tu dziabnąć, bo to jest najważniejsze na świecie. Pan kamerka pastrami. Damn, son. I dodatkowe frytki. Kozacko. Byczku. Zaraz przyjeżdżam. Ciekawie to mięsko wyglądać. Super, dzięki.
O czym gadaliście? Nasza sprawa. Okej. Okay. Pogadam. Treningi i żarcie. Treningi. Ile można wpierdalać i trenować. I jedzą ciągle w tym samym miejscu i ćwiczą ciągle w tym samym miejscu. Cały czas jedzą w tym samym miejscu, cały czas trenują w tym samym miejscu. I gadają tylko o tym. Cały czas gadają te same rzeczy. Jak można to oglądać? Kogo to interesuje w ogóle? Pokaż klapki. Pokaż klapki. Bogactwo. Nie, złe, nie złe. Muszę przyznać. Wysoki poziom. Tak. Do pary się dobieramy się w pary i zaczynamy trening. Technika 1, 3 ciosy i kopnięcie. To mówi samo za siebie, Robert. A nie tam takie gadanie. I tak właśnie trenuje się w najlepszym klubie. Ci sobie właśnie zapinają ochraniacze, ci mają w dupie trenera, tamten sobie wymyśla technikę, ten grubas na worku. Grubas bardzo narzeka na ciebie. Włączyłeś czas? Liczy! No, głowie! Większość ludzi będzie stawiało nogę minimalnie do środka i wtedy macie tą krawędź łydy i łup, tak, i sobie kopiecie. Dobrze, jakbyście teraz przećwiczyli jakiś powrót ręką, może to być raz nawet ręką, pum, pum, dosłownie, taki ruch, czy normalnie klasycznie do sierpa, nie? Ale mi się podoba na przykład ten ruch, jest raz, dwa, na przykład, nie? Albo raz, bum, bum, nie? Że sobie tu rozbijacie. Czyli tu łokciem. Możecie łokcie, możecie podbić. Zapasy były, kickboxing był, trzeba trochę odpocząć i poprowadzić jiu-jitsu. Patrzcie na moje ręce, jakie są. Żyły. Jakie chude. Jakie były spięcia? Patrzcie, jakie chude. Ten gość mnie pobił, ręce go bolą od napierdalania mnie w łeb. Ale było miło. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle z naszych wspólnych treningów i generalnie z dnia z panem Robertem. Ja jeszcze mam do prowadzenia trening w jiu-jitsu. Bardzo dziękuję, panie Robercie. Bardzo przyjemna dziękuję. Rozmowa, przyjemne treningi. I przyjemny dzień. I przyjemne na balanki. O. Wszystkiego najlepszego dla Tytusa Wąskiego. Jestem ogrodnikiem, ścinam kwiaty, wręczam jej, potem uczę ją kręcić blanty. Cały rok pracuję na urlopie. Standard. Dobra, moi drodzy, Robercik pojechał do domu, a ja mam do poprowadzenia trening jiu-jitsu. Także za tydzień rozmowa z Robertem Ruchałą na tym kanale, a ja się biorę do roboty. Pozdrawiam.